I cześć, siemano, z Maker Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie pogadamy sobie o trzech, czterech różnych rzeczach, które nastąpiły powiedzmy w ostatnich dniach i moim zdaniem są bardzo ważne, jeśli chodzi tutaj o content cały Call of Duty, a raczej świat Call of Duty. Także bez względnego przedłużania, zostaw łapkę w górę, no i co, przechodzimy. Na start chciałem szybko przeprosić, że wczoraj nie było filmu. No, był, nie był, jak już mówiłem, będzie sporo gameplayów na kanale, ponieważ mam ich sporo, a gdy mam na myśli sporo, będzie więcej ich niż wcale, bo zazwyczaj ich jest mało, a raczej ich nie ma. W tym przypadku będzie ich trochę, więc no. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy grube informacje, ponieważ mamy o Jasonie Blondelu, który jest oczywiście w Treyarch, a raczej był, bo zaraz się dowiecie, bardzo smutne informacji, przynajmniej dla mnie. Jest to Jason Blondel, który jest oczywiście był, jest dyrektorem studia w studiu Treyarch, jeśli chodzi o zombie oraz kampanię, oraz masowa epidemia powróciła do Modern Warfare, naprawdę bardzo ciekawy tryb oraz ciekawe easter eggi na temat Warzone'a, które są w grze, także tak. Ostatnią rzeczą może sobie odłożymy na koniec, ponieważ powiedzmy jest tutaj taka ona, powiedzmy, ważniejsza i dotyczy w sumie was, ponieważ wczoraj mi pisaliście komentarze na temat błędu, który jest naprawdę w Modern Warfare, który jest wkurzający na tyle, żeby właśnie o nim porozmawiać, także tak czy inaczej, przechodzimy. A więc ten, kto żyje w jaskini pod dużym kamieniem, pewnie nie wie, że Jason Blondell jest to jeden z najlepszych dyrektorów w oczywiście studiu Treyarch. A raczej był, ponieważ tak jest, odszedł z przyczyn oczywiście niewiadomych. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, już wiele miesięcy temu, w sumie w roku Black Ops 4, były właśnie takie odnośnie tego, że Jason Blondell został zwolniony i tak dalej, ponieważ Black Ops 4 nie wyszedł, Black Ops 3 kampania powiedzmy nie wyszła, w sensie wyszła, nie wyszła. Było dużo oczywiście plotek na ten temat. I tak, Jason Blondell niby został zwolniony, lecz w tym przypadku mamy właśnie oficjalne potwierdzenie poprzez Treyarch i takie powiedzmy zgodne z tym, że po prostu nie został zwolniony, tylko opuścił Treyarch ze oczywiście tutaj z własnego wyboru, więc tu mamy taki mały artykuł, szybko go wam przeczytam. A więc Treyarch zaprzeczył doniesieniom o tym, że Blondell opuścił studio w zeszłym roku, czyli o czym teraz mówiliśmy, czyli właśnie, że Jason Blondell, były plotki, że miał problemy z alkoholem, co nie ma oczywiście żadnego sensu i tak dalej, że został zwolniony, prawda? Odejście Blondella wydaje się jednak być bardzo niedawne. Nie jest wyjaśnione, dlaczego Blondell opuścił studio, ponieważ oświadczenie nie rzuciło świata na sprawę. Wygląda na to, że opuścił firmę jakby na dobrych warunkach, prawda? Podczas gdy Treyarch pożegnał go w ostatnim oświadczeniu, to oczywiście powiedziawszy bla bla bla, to już pierdoły, ale jak widzicie, mamy takie teraz na ekranie oświadczenie, to oczywiście możecie sobie to wszystko przetłumaczyć. Jest to oczywiście po angielsku, nie będę wam tłumaczył, ponieważ sobie wam zbyt dużo czasu. Zresztą tak, to jest potwierdzeniem poprzez Treyarch na Twitterze właśnie, że Blondell opuścił i tak już nie pracuje nad Black Opsem 5, jakikolwiek to będzie tytuł w 2020, pod koniec tego roku. Także jest to smutna moim zdaniem informacja, ponieważ przez 10 lat ten pieprzony człowiek robił zombie, a zombie było powiedzmy moją częścią kanału. Tak naprawdę moje pierwsze filmy na tym kanale były z trybu zombie, z poradników i tak dalej, więc to jest naprawdę duży smutek naprawdę z mojej strony, że Blondell już nie będzie pracował nad zombiekami. On tutaj się wypiera, że o wiele więcej lepszych jest tutaj ludzi, deweloperów, którzy tworzą grę, i on po prostu był zwykłym dyrektorem, powiedzmy, który nawigował, co ma być jak i tak dalej. Wiadomo, rzeczy marketingu, produkcji, wydawnictwa i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, więc Blondell był, jak już mówiłem, dyrektorem zombie, no i robił kampanię i prawdopodobnie gdyby, oczywiście został, prawdopodobnie by też uczestniczył się do kampanii Black Ops 5, o jakikolwiek to będzie tytuł, więc szkoda, że już go nie ma z nami. Teraz w sumie druga osoba będzie musiała go zastąpić i no, najbliższą osobą jest Craig Houston, ponieważ on był powiedzmy na tym wyższym stopniu, więc prawdopodobnie on teraz go zastąpi i będzie sprawował cokolwiek, to będzie trzeci tryb, nie wiem, czy to będzie zombie, bo nic nie mamy, żadnego potwierdzenia. Wiemy, że będzie kampania multiplayer, jak to co roku w kodzie, prawda? Że co będzie trzecim trybem? No, coś w stylu pewnie raczej survivalu, nie wiem, zombie, czy cokolwiek to ma być. Więc Blondella nie ma z nami, to jest w sumie ta cała informacja tutaj. Nie rozgadzając się, nie przedłużając, przechodzimy do kolejnej, prawda? A więc powracamy do świata Modern Warfare, gdzie jesteśmy blisko bardzo wtorku i wtorek w sumie będzie teraz bardzo ważny, przynajmniej ja uważam, że mam nadzieję, że on będzie ważny, prawda? I co wam oczywiście tutaj daję znać, żebyście uważali, a raczej powoli, wiecie, w ciemności czyhali na wtorek, ponieważ jak wiecie, ostatni wtorek każdy zaniedbał, boom, update wyszedł 1.15, nikt o niczym nie wiedział, nawet ja nie zrobiłem filmu o tym, że będzie, bo no, zdarzają się takie dni, gdzie nikt nie wie, nic nie wie i nagle update, więc czyhajcie na wtorek, naprawdę 3 marca jest bardzo ważną datą, lecz jak już mówiłem, o Modern Warfare, mamy epidemię, a masowa epidemia powróciła, jak wiecie, dawałem wam znać, że ona została usunięta, ten, kto śledzi mnie na Twitterze, także tak, epidemia powróciła i powód, dla jakiego ona została usunięta, było to zbyt duża ilość expa. I tutaj porównując, zazwyczaj jak koksicie, jesteście bardzo dobrzy, nie wiem, w Dominacie czy w Deathmatchu, dostajecie jakieś 15
wiecie, no, się nie policząc podwójnego expa, 15-10k, jak gracie Grand Tour, jesteście pierwsi na liście, no to macie jakieś dobre 25 expa, prawda? Lecz w tym przypadku zagranie w głupią masową epidemię przed patchem dostawiliście jakieś 120 tysięcy szacowane, od 60 do nawet 120 tysięcy, zależnie oczywiście ilu zabiliście i jak długo wytrwaliście, więc to było straszne i to zostało generalnie usunięte poprzez to, że zdobywaliście dobre 3 levele na mecz, plus do tego wasz Battle Pass zdobywał sporo, wiadomo, tutaj levela, ponieważ jak wiecie, Battle Pass liczy czas, exp i gameplay, jak grasz i tak dalej, więc generalnie ten błąd został usunięty i masowa epidemia powróciła i teraz działa normalnie, czyli zdobywacie normalną ilość expa, lecz wciąż jest to powiedzmy dosyć racjonalna i duża ilość expa, jak na taki tryb powiedziałbym, wiecie, to jest taki spokojny tryb, gdzie się macie chillować, a nie wiecie, próbować grać jak najlepiej i tak dalej, stresować się, grać profesjonalnie, lecz no jak już mówiłem, epidemia powróciła, jest śmieszna, jest ciekawa i co smutne jest wciąż na jednej mapie Anais Palace, jak zresztą widać po gameplayu. Bardzo ciekawy mecz tutaj. Wszyscy zostali zarażeni, także epidemia powróciła i naprawdę jestem fanem takich trybów. Oby więcej było takich trybów i cieszę się, że ona jest. No, taka mała, powiedzmy, boczna informacja, że ta dana playlista wróciła do gry. Odskakując od naszych zombiaków i wciąż trzymając się oczywiście z Modern Warfare, jak wiecie, ostatnio została dodana nowa mapa Bazar, pewnie o tym już wiecie. No, chyba że żyjecie pod dużym kamieniem lub takim małym, o tym możecie nie wiedzieć, lecz no. Bazar jest to nowa mapa trybu Gunfight 2x2 bądź 3x3 bądź 1x1, zależnie oczywiście jaka playlista jest w danym tygodniu, lecz to jest mapa mała, jak już mówiłem, dla małych składów 2x2. I co na tej mapie mamy ciekawe easter eggi, i tutaj trochę ludzie to wyśmieli, ponieważ widzicie na ekranie teraz mamy takie liczby 3x3, czyli mamy trzeci. I jak widzicie, trzeci jest to marzec, ponieważ jest to trzeci miesiąc, oraz mamy drugą trójkę, trzeci, wiadomo, trzeci marzec. Jak wiecie, trzeci marzec już jest zaraz, jest to wtorek, jak już mówiłem na początku wcześniej. Myjcie oko na wtorek, ponieważ tak jest ta data się wyświetla w wielu tutaj, wielu mapach, w sumie na wielu różnych mapach jest ta data 3-3, czyli 3 marca jest to wtorek. I tych dat jest sporo, jak już mówię, na wielu mapach, nawet na specops i tak dalej, więc. Nie wiem, coś może być wielkiego, coś związane właśnie z Warzone'em, który, jak już mówiłem, jest od dawna, jest od 11 lutego w grze, czeka tak naprawdę na wypuszczenie, prawdopodobnie coś tam dopracowują, coś tam robią, lecz potencjalna data, raczej nie release date, nie premiera Warzone'a, a raczej trailer, jak już miałem strzelać, więc czekajcie na wtorek, może jakiś content, może jakiś teaser, bardziej teaser niż trailer, lecz. Wracając do trailera, mamy ciekawe tutaj informacje, które w sumie już zostały usunięte. Mianowicie na kanale Call of Duty były dwa filmy, które były prywatne. Jak wiecie, gdy film jest prywatny i wrzucicie do playlisty, nawet jeśli ja to zrobię, ten film będzie widoczny. W sensie będzie pisał film prywatny i nic nie będzie, żadnej miniaturki, nic nie będzie widać, lecz każdy będzie wiedział, że ten film jest gotowy, tylko że jest prywatny. Ja tak zazwyczaj robię, gdy mam, nie wiem, dzień zajęty jutro, no to robię dwa filmy, wyrzucam go, oczywiście robię prywatny, więc dzięki temu mam dla was na jutro film, prawda? To jest taka, powiedzmy, taktyka youtuberów. Dzięki temu ty masz jakiś dzień wolny, masz, wiadomo, urlop i tak dalej. Dużo youtuberów stosuje ten trik. I Call of Duty właśnie miało dwa filmy w swojej playliście. I co jest bardzo ciekawe, jeden filmik oczywiście dotyczyć Warzone'a, trailera, a drugi, nie wiem, może jakiegoś, wiecie, odświeżenia sezonu, chociażby w sezonie pierwszym mieliśmy odświeżenie sezonu, wiecie, nowy content i tak dalej, ponieważ jak wiecie, mamy jeszcze jedną mapę do, oczywiście tutaj, Modern Warfare, standardowego multiplayer, więc czekamy na to, no i także na nasze wieści z Warzone'a, więc jak już mówiłem, czekajcie na wtorek, jest to ważna data. Przynajmniej kierując się tymi easter eggami, które są. Wraz z tym, jak widzicie, mamy obok śmieszną mapę i ludzie myślą, że przynajmniej tak twierdzą niektórzy z tego się śmieją, że to jest mapa do Warzona. Jak wiecie, wiemy, jak wygląda mapa do Warzona. Powiedzmy coś w tym stylu, lecz nie do końca, jakby jest podzielona na trzy, jakby trzy, wiecie, tereny. Lecz, no nie wiem, dajcie znać, co myślicie, czy to dla was wygląda jak mapa, dla mnie to wygląda jak kawałek urwanego, porwanego papieru i tyle, więc no. Powoli kończąc, czwarta informacja, ponieważ jak już pisałem wczoraj z wami, a w sumie odpowiadałem na dwa komentarze, między innymi o błędach, które są po ostatnim update'cie 1.15 i dotyczą o Niku, który właśnie jest zbagowany, który zmienia nazwę na UCD, randomowe numery oraz pół alfabetu, Bóg wie co to jest. Generalnie, jak już mówiłem, wasz nick zostaje zmieniony, ponieważ jest to błąd, który wystąpił podczas ostatniego update'u. Jest to tak zwany, jakby to powiedzieć, nick z waszych serwerów, czyli generalnie jeśli sobie generujecie nick, zmieniacie go, bo jak wiecie w Modern Warfare możecie to zrobić raz na tydzień, tam raz na miesiąc, już nie pamiętam. Zresztą to jest nick, który jest ukrywany pod, jak już mówiłem, pod jakby za waszymi plecami i tak, on został ujawniony generalnie. Aby to zmienić, jest to najlepiej zarejestrować się na, a raczej, musicie raczej mieć konto, ponieważ żeby grać w ogóle w Modern Warfare musicie mieć połączone konto z PSN lub waszym Xboxem do konta Activision, aby oczywiście levelować i tak dalej, więc prawdopodobnie co jest najlepszym rozwiązaniem tutaj, no, zależy
zalogowania się na stronie Activision, tam możecie właśnie wejść. Już wam mówię, ponieważ mam tu otwartą stronę i nie wyświetlę wam tego na ekranie, lecz wchodzicie, wy logujecie się, wchodzicie w profile, w dodatkowe informacje i tam właśnie macie opcję, aby zmienić wasz nick i dzięki temu po prostu go zmieniacie, resetujecie grę, no i wasz nick zostaje powrotem zmieniony. Jeśli naprawdę nie wiecie, jak to zrobić, a jest was sporo, jak już miałem dwie osoby, aż tu się znalazłem na kanale, dajcie znać, zrobię natychmiastowo, nawet może jeszcze dziś, ten poradnik, jak to zrobić dokładnie, pokażę wam wszystko na ekranie strony, jak to dosłownie zrobić, ponieważ jak już mamy sporo poradników na YouTubie, jak to zrobić i generalnie w takich forów, więc jeśli chcecie, naprawdę obejrzeć, ja nie jestem zbyt dobrym gościem, który pokazuje poradniki, lecz jak już mówię, jeśli was jest z wielu i macie z tym problem, nie wiecie, jak to zrobić, dajcie znać w komentarzach, a poświęcę oczywiście dla was ten czas, aby to zrobić. Dobra, no i chyba to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje w Call of Duty, więc dzięki za oglądanie, zostaw suba oraz łapę w górę, naprawdę bardzo mi dużo pomoże, a ty będziesz otrzymał najnowsze informacje w Call of Duty, a zajmie ci tylko jedną głupią sekundę, więc dzięki, no i co, miłej niedzieli i do usłyszenia w kolejnych, na razie, Makler out. Brawo, cześć. Cisza radiowa.